to dzień dobry się z Państwem w ten piękny, niedzielny poranek. Ma być piękna pogoda, to bardzo dobrze się składa, ponieważ dzisiaj długo oczekiwane i zapowiadane przez, nie przeze mnie, a przez Wizarda, spotkanie z Wizardem właśnie. Zapraszam. Także z Wizardem spotykamy się już po raz drugi. Jest to takie nasze kolejne spotkanie, aczkolwiek za pierwszym razem ja nie zabrałem kamerek. Wizardowi skończyła się bateria. No to było takie trochę spotkanie na spontanie. Ja latałem, on latał. Porozumieliśmy się na szybkości na telefonach. Skrzyknęliśmy, no i żeśmy się spotkali. No ale żeby był jakiś ślad po spotkaniu na moim kanale. No bo nie może tak być, że z kim się spotykam, a tego nie ma na kanale. No ze wszystkimi dotąd, z kim się spotkałem, to na kanale coś siedzi. A z Wizardem by nie było, no to tak troszeczkę smuteczek. Także dzisiaj nadrobimy tą zaległość. Najzwyczajniej w świecie się złapiemy. Jest to kolejne spotkanie z motovlogerem, które, uwaga, uwaga, odbędzie się na McDonaldzie. Ja nie wiem. W zasadzie w całej historii tych moich wyjazdów i spotkań to tylko z GS-em i z Dexterem nie spotkałem się na Macu. A tak, to z kim bym się teraz nie łapał, to zawsze jest to McDonald's, ja nie wiem. To hasło, które oni zrobili, spotkajmy się w McDonald's, to chyba, słuchajcie, grubymi nićmi szyte, bo no tak jakoś wychodzi. Także tu po lewej stronie mamy Maca, na którym spotkałem się z Dajczem. Jeśli nie widzieliście filmiku pod spotkaniem z Dajczem, to buch, tu macie link, obejrzyjcie sobie. W każdym bądź razie z nim również spotkałem się na Macu. Teraz z Wizardem spotykam się znowu na Macu. Chyba w ogóle zrobię taką serię na kanale. Nie będą to spotkania z motovlogerami, tylko spotkajmy się w McDonald's, bez kitu. I żeby nie było, audycja nie zawiera lokowania produktów, także no po prostu tak wyszło. No wyszło tak, że przy okazji będzie jeszcze Milo. Milo, mój kumpel z Fireblade. PL. Gościu też nagrywa, wrzuca swoje rzeczy na YouTube'a, aczkolwiek no nie prowadzi takiego typowego vlogingu, a po prostu zwyczajne filmy zamieszcza na swoim kanale. Także w opisie zostawiam oczywiście jakiś link do jego kanału, żebyście mogli sobie obadać. Bo na pewno ją coś z tego wyjazdu wrzuci, a wrzuci na pewno, bo czyżbym zapomniał wspomnieć? Jest niedziela i postanowiliśmy nie tylko się spotkać, ale po prostu przyjechać znowu, a nie, może nie tyle znowu, co pojechać na Radom na tor. Także mój drugi wyjazd na tor w Radomie razem z chłopakami. Miał być jeszcze Malisz, ale Malisz teraz ogarnia swoje tematy, także niestety musiał zrezygnować z tego wyjazdu. Szkoda, szkoda. No ale spoko. Będzie nas trzech, może że czterech. Prawdopodobnie znowu się spotka kogoś znajomego na miejscu, tak jak to było ostatnio, gdzie pojechałem i spotkałem człowieka, którego nie widziałem od lat. No, ale niestety. Niestety, ale kolega miał małą glebę. Wymuszenie, jakiś niedorobiony mózg zawracał na drodze szybkiego ruchu, także no, kolega się w niego pięknie wpasował. Nic mu się nie stało, ale moto jest do kasacji. Przy okazji zadzwonił do mnie jeszcze jeden dzisiaj kumpel, akurat jak się pakowałem, sięgałem po telefon, żeby właśnie do niego zadzwonić i podpytać, czy nie chciałby się z nami przejechać. Nie zdążyłem zapać telefonu w rękę, patrzy, dzwoni do mnie i pyta się, czy nie chce wylecieć gdzieś polatać wokół komina. No, na to było już troszeczkę za trudno. Kto wie, może dojedzie do Radomia. Także ambitnie się dzień zaczyna. Umówiliśmy się na 11:00, to znaczy, że mam minutę, żeby się tam znaleźć. To znaczy, że będę lekko spóźniony. Co zrobić, no co zrobić. Jeszcze nie było tak, żeby wyjazd odbył się bez jakichś opóźnień. Nie wiem czemu, po prostu tak jest. Czy jedziemy sobie z chłopakami
z WRT gdzieś na tor, czy ja gdzieś wyjeżdżam. No, po prostu jeszcze nie było takiej opcji, żeby plan wyjazdu udało się zrealizować w 100%. No chyba, że chodzi o wyjazd w drogę powrotną. No to wtedy częściej. No ale co? My tu pitu pitu, a tymczasem trzeba jechać. Także standardowo będzie jakaś nagrywka z wyjazdu. A zabrałem ze sobą tym razem, kurwa, czerwoną falę na domiar złego chyba. Zabrałem ze sobą telefonik, na którym postawiłem aplikację, która pomoże mi powiedzieć, czy robię jakiś postęp na tym torze, bo będzie mi mierzyła czasy. Będzie też rysowała mapkę i wyrobiła wykresy, także jak tylko uda mi się to jakoś ogarnąć fajnie, to poskładam taki właśnie filmik z takimi bardziej danymi ściągniętymi z aplikacji. A tak trochę też z własnej ciekawości zobaczyć, jak to wygląda. Wcześniej używałem Trackmastera. Teraz, znaczy wcześniej używałem, jak jeździliśmy z WRT na tor, to chłopakom już do samochodów montowałem aplikacje, telefony z aplikacją Trackmaster, jeżeli dobrze pamiętam, ona się nazywała. Teraz mamy Race Chrono, czy coś takiego. Z tego jeszcze żadnych materiałów nie zrzucałem, no, żadnych Exceli nie eksportowałem i do żadnego programu do wyciągnięcia danych telemetrycznych. Także przy tej okazji chciałbym sobie spróbować to zrobić, zobaczyć jak to wygląda i który program sprawuje się lepiej. No a przy okazji będę po prostu wiedział, czy z tego z okrążenia na okrążenie coś się tam u mnie dzieje, czy po prostu jadę tak cały czas jak emerytowany dziadek i nic się dla mnie nie zmienia. Ani na lepsze, ani na gorsze. No także zmiany na lepsze są lepsze niż zmiany na gorsze. No ale to zobaczymy. Co, zaraz będziemy na miejscu. Tylko 2 minuty spóźnienia, no zanim się tam dotoczę, to wynikiem będą 5 minut spóźnienia. Takie spóźnienie to nie spóźnienie, to nawet nie jest studenckie spóźnienie, także wszystko w normie. Zastanawiam się, czy tylko mój znajomy jak tam pojechał. Mój znajomy instruktor ze szkoły motocyklowej prowadzonej przez Automobil Klub Polski miał tam jechać, ale miał jechać rano. A jak nie, to miał sobie rozkładać jakiś tor na Bemowie i tam też mówił, żebym podleciał. No, zobaczymy. Kontaktu z nim nie miałem, to znaczy, że prawdopodobnie jest na Radomie jeździ. No, zobaczymy, czy już są chłopaki. Powinni już być generalnie. No, chyba, że spóźnią się bardziej niż ja. To by było ciekawe. No. No, so.